Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy Miejsc Pamięci Narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzisiaj naszym gościem jest dr Artur Kuprianis z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, współautor wstępu i opracowania publikacji Szlakiem Legionistów między Styrem a Piawą, kolekcja fotografii profesora Stefana Macki z lat 1915-1920 oraz współredaktor książki Rok 1939 w Łodzi i w województwie łódzkim Losy ludności cywilnej. Powiedz Arturze, masz greckie lub litewskie korzenie? Ani greckie, ani litewskie. Nazwisko jest litewskie i to jest jakby pozostałość losów polskiej ludności pod zaborami po I wojnie światowej. Moja prababcia miała pierwszego męża Litwina, który zginął w czasie walk w I wojnie światowej. Zanim uznano go za zmarłego, zdążył urodzić się mój dziadek, który nosił jego nazwisko, a jego siostra i brat już nosili nazwisko mojego pradziadka. Także w jednej rodzinie dwa różne nazwiska. A czym się interesujesz w badaniach naukowych? Powiedzmy, że wywodzę się z historii wojskowości, generalnie XX wieku, ale raczej międzywojenną wojskowością się na początku najbardziej interesowałem. Myślę, że teraz powoli z wiekiem ten zakres zainteresowań się rozszerza, także poza wojsko. Myślę, że powolutku będę już tak przybliżał się do czasów powojennych w swoich zainteresowaniach. Obejmę nie tylko wojskowość, ale i sprawy kulturalne. Myślę, że to jest najbliższe mnie. Przejdźmy do pierwszej książki. Pierwsza wojna światowa to bodaj pierwszy konflikt, w którym na tak szeroką skalę wykorzystano media, fotografie, prasę, film. Wśród żołnierzy pierwszej brygady legionów polskich również wykorzystywano aparat. Wspólnie z doktorem Sebastianem Pilarskim opracowaliście kolekcję fotografii profesora Stefana Macki z lat 1915-1920. Skąd wzięło się zainteresowanie tym zbiorem? W ogóle historia jest taka, że zbiór trafił do nas z zewnątrz. Rodzina profesora Macki przez wiele lat przekazywała sobie pozostałości spuścizny po profesorze i w tej spuściźnie jest także ten album. Część jej rodziny, która mieszka w Łodzi, zwróciła się do Instytutu Pamięci Narodowej z taką prośbą, pytaniem, czy bylibyśmy zainteresowani takim zbiorem, czy chcielibyśmy go wydać, czy to jest w ogóle warte wydania. Pobieżne już obejrzenie tej pamiątki rodzinnej spowodowało taką reakcję, że koniecznie musimy to wydać, że to nawet tak na pierwszy rzut oka widać, że to jest wyjątkowa rzecz i rzadko spotykana na rynku wydawniczym. Myślę, że nie pomyliliśmy się w tej pierwszej ocenie. Kim był Stefan Macko? Stefan Macko znany jest generalnie z tego, że przyłożył mocno rękę do powstania Karkonoskiego Parku Narodowego. Był biologiem, pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, pracował w tamtejszym ogrodzie botanicznym, ale wychował się w Galicji. Urodził się koło Tarnowa, w Tarnowie, w Dąbrowie Tarnowskiej. Stamtąd pochodziła jego rodzina. Po okresie walk w Legionach był nauczycielem na Wołyniu. Tam właśnie rozwinęła się jego pasja biologa. Zajmował się badaniami tamtejszej flory. Po wojnie, tak jak większość ludności z Kresów, trafił właśnie na tak zwane ziemie odzyskane. Piszecie o Rudolfie Macko. Jakie były jego losy? No, Rudolf Macko jest właściwie głównym bohaterem tego albumu, ponieważ on wcześniej wstąpił, był starszym bratem Stefana, wcześniej wstąpił do Legionów i oddał życie za Polskę właśnie w ziemi włoskiej, z dala od kochanej ojczyzny, do której nie dano mu było wrócić. To właściwie postać też taka z takim życiorysem złamanym, tak, przez przedwczesną śmierć, ponieważ ani nie zdążył zrobić studiów, na które się zapisał, ale przecież wybuchła wojna i nie mógł ich nawet rozpocząć. Ani nie zdążył się ożenić, chociaż miał narzeczoną. Jej zdjęcia znajdziemy w albumie i założyć rodziny także nie zdążył.
No jego życie głównie związane było z walką o niepodległość, bo jeszcze w szkole działał w różnych organizacjach niepodległościowych, no a potem już z legionami i z armią austro-węgierską, do której został siłą wcielony po kryzysie przysięgowym, zginął na froncie włoskim. Czym wyróżnia się ten zbiór fotografii od innych według ciebie? Chodzi o to, że się bardzo wyróżnia. Raczej chodzi o fakt, że sporo z tych fotografii nigdy nie było publikowanych. Nie mówię, że wszystkie, ale sporo. Znajdziemy tam też inne ujęcia zdjęć, które są bardzo popularne. Zwykle mamy w albumach zdjęcia oficerów. Tutaj znajdziemy też zdjęcia podoficerów, zwykłych żołnierzy. To wynika właśnie z tego, że Stefan Macko wstąpił do Legionów jako szeregowy i jakby jego koledzy znaleźli się także na tych zdjęciach. Myślę, że to jest wyróżniająca cecha tego albumu. Jest tam też trochę zdjęć z życia codziennego, których zawsze nam mało, bo głównie przecież skupiamy się, opisując Legiony, na ich walkach, tak? A życie żołnierza raczej nie polegało w głównej mierze na walce, a raczej na tym, żeby przetrwać każdy dzień. Zdobywanie jedzenia, biwakowanie, higiena osobista, która była bardzo trudna w tych warunkach. Więc zdjęcia dokumentujące ten aspekt życia żołnierza są dosyć ciekawe. Pojawiają się też nazwy kojarzone z bitwami, jak Kostiuchnówka na przykład. Tak, pojawiają się, bo ponieważ Rudolf Macko, pseudonim Złom, przeszedł od 1915 roku, kiedy to zdezerterował z austro-węgierskiej armii i zaciągnął się do Legionów, przeszedł cały szlak bojowy Legionów, dlatego ta największa bitwa Legionów i najkrwawsza musiała się tam znaleźć. No, on zapisał się także bohatersko w czasie walk odwrotowych z pod Kostiuchnówki, organizował taką ad hoc obronę z, no powiedzmy sobie, uciekających żołnierzy Legionów, przerażonych tym, że ich linia obrony została przełamana przez Rosjan. On jako jeden z nielicznych oficerów zdołał zgromadzić żołnierzy wokół siebie i zatrzymać tą ucieczkę. Opowiedz o innych fotografach legionowych. No, oprócz oczywiście takich fotografów amatorów, których w Legionach było dużo, ponieważ fotografia stała się wtedy modna i popularna, także dzięki temu, że aparaty skrzynkowe tak zwane, no, były dostępniejsze po prostu. Nie były tak drogie. Sama fotografia, proces jej powstawania też był łatwiejszy. Trwalsza była, nie trzeba było mieć już takich warunków bardzo odpowiednich, więc tych fotografów amatorów było sporo. Najczęściej pozostają anonimowi, chociaż był zwyczaj podpisywania sobie zdjęć inicjałami. Niektórzy podpisywali imieniem i nazwiskiem, no ale teraz już będzie trudno odcyfrować te inicjały, kogo to dokładnie dotyczyło. No, byli też oficjalni fotografowie zatrudniani przez Komendę Legionów, przez wydawnictwo związane z Naczelnym Komitetem Narodowym, które publikowało albumy, publikowało pocztówki bardzo popularne w tamtym okresie, propagując w ten sposób sprawę legionową w społeczeństwie polskim, dodajmy, na początku niezbyt popularną, właściwie poza zaborem austriackim, raczej niepopularną wśród społeczeństwa polskiego. Czy przygotowując te publikacje musieliście prowadzić jakieś prace poszukiwawcze, czy też fotografie były wystarczająco dobrze opisane? Fotografie były opisane, no ale historyk ma już tak zakonotowaną w sobie tą nieufność. Oczywiście staraliśmy się wszystkie podpisy sprawdzić, a okazało się, że te fotografie nie tylko, że nie są ułożone jakoś chronologicznie, tylko dosyć przypadkowy był ich układ w albumie, dlatego musieliśmy go zmienić. To także niektóre podpisy nie odpowiadały prawdzie. Wynikało to na pewno z ułomności ludzkiej pamięci. To, że po latach autorowi podpisów, czyli profesorowi Macce, mógł już nie pamiętać dokładnie, kto był w jakim stopniu w danym momencie, albo pomylić po prostu postaci przedstawione na zdjęciu. Nie wszystkie zdjęcia są w tym albumie
doskonałej jakości, więc to też było dosyć łatwa pomyłka w ten sposób do zrobienia. Wykonaliśmy kwerendę oczywiście, żeby opisać postaci braci Macko i kwerendę także w dostępnych materiałach archiwalnych, tak żeby zidentyfikować zdjęcia, no bo okazało się, że niektóre zdjęcia, tak jak już mówiłem, były już wcześniej publikowane albo były bardzo podobne do ujęć, które już były publikowane. Wspomniałeś, że dokonaliście przesunięć fotografii. Jaki klucz wybraliście? Nie wszystkie zdjęcia udało się zidentyfikować okresu dokładnie, w którym zostały wykonane, więc sam klucz chronologiczny by nie wystarczył. Dlatego pogrupowaliśmy je tematycznie na początku, a w ramach tych grup tematycznych staraliśmy się ułożyć je chronologicznie, na ile to było możliwe oczywiście. A które ze zdjęć umieszczonych w zbiorze były dla ciebie najbardziej interesujące i dlaczego? No, myślę, że zdjęcia z urlopów są najciekawsze, tak? Życie żołnierza kojarzy nam się z walką albo nawet z przebywaniem w okopach, a dla zdrowia psychicznego i dlatego, żeby żołnierz był skuteczny, potrzebny jest także ten czas odpoczynku. Dlatego żołnierze często otrzymywali krótkie przepustki, a urlopy rzadziej. No i z tych urlopów mamy tam zdjęcia z pobytu w domu rodzinnym w Tarnowie. Zresztą to jest taka historia, że Rudolf Macko, przebywając na urlopie w domu rodzinnym, ostatni raz widział swojego ojca, który zmarł kilka miesięcy później. Mamy też zdjęcia z urlopu w górach, w okolicach Suchej Beskidzkiej, z narzeczoną i z jeszcze innymi osobami, z wędrówek po górach. To może jakby jest dla nas znak. Tego nie wiemy dokładnie, może to jest tylko przypadek, a może to jest wyraz zainteresowań Rudolfa Macki, że właśnie góry. Która z fotografii wydała ci się najbardziej nietypowa? Nie ma tam jakoś takich zdjęć bardzo nietypowych, jeżeli chodzi o formę. Technicznie te zdjęcia są raczej średniej jakości, jakby to powiedział fotograf. Na pewno duże wrażenie robi zdjęcie, które zostało wybrane na okładkę. Zdjęcie jeziora Świteś. Ta mgła nad nim, ta tajemniczość. Od razu nam się te wiersze Mickiewicza kojarzą z tą atmosferą. Więc to zdjęcie jest genialne po prostu, jeżeli znajdziemy ten kontekst. Co do innych zdjęć, zdjęcia wyjątkowe to są zdjęcia takich wydarzeń niespodziewanych, tak jak katastrofy pociągu, którym przewożeni byli legioniści z Zambrowa do Modlina i uchwycenie tej chwili, tej sytuacji, najpierw groźnej, niebezpiecznej, a potem szczęśliwej, że nikomu się nic nie stało i tam takie zdjęcia też się znajdują. Jest też pewna sekwencja zdjęć przedstawiająca przysięgę. Opisz ją, proszę. Te zdjęcia akurat nie udało się jej za bardzo powiększyć, ponieważ były właśnie dosyć słabej jakości. Widać na nich legionistów ustawionych w szeregu, widać, że była msza święta, widać oficjeli z komendy legionów. Jest ich kilka, więc to taki, można powiedzieć, cykl reportażowy z tego wyszedł. Dosyć ciekawe, ale tych zdjęć właśnie z tych momentów przysięgi i jakby właściwie odmowy przysięgi jest kilka w różnych źródłach i literaturze, także to nie jest takie bardzo wyjątkowe, jeżeli o to chodzi. Natomiast dobrze te zdjęcia dopasowują się do opisu ze wspomnień różnych, ponieważ ten moment często w wspomnieniach się przejawiał i tam właśnie jest opisane, jak to po odmowie przysięgi pan Grendyszyński, przedstawiciel właśnie władz, który miał uświetnić swoją osobą tą przysięgę, musiał uciekać, salwować się ucieczką, prawie się popłakał ze zdenerwowania. Właśnie tak został niechętnie przyjęty przez legionistów. Ciekawe były losy postaci prezentowanych na zdjęciach. Jest tam m.in. późniejszy generał Sikorski, Józef Piłsudski i na tym samym zdjęciu Michał Rzemirski. Jakbyś miał w kilku słowach polecić te publikacje, to powiedziałbyś, że... W kilku słowach to by było trudne, tak, ale obaj zajmujemy się upowszechnianiem szeroko pojętego czytelnictwa, a także sprzedażą książek, więc od razu zwróciłbym uwagę na niewielką cenę. 39 zł za album to naprawdę nie jest wygórowana cena, a można w nim znaleźć
perełki, których nie znajdą Państwo w żadnym innym albumie. Już samo zdjęcie okładkowe wiele mówi. Mam nadzieję, że okładka bardzo przyciąga. Przejdźmy do drugiej książki, o której wspomniałem, nie mniej interesującej, której jesteś obok Eweliny Ślązak współredaktorem, czyli rok 1939 w Łodzi i w województwie łódzkim, Los ludności cywilnej. Tekst twojego autorstwa zatytułowałeś Życie prowincjonalne wplecione w dramat września. Jak wyglądał obraz Skierniewic w 1939 roku? Czy miasto było bronione? Nie, miasto nie było bronione. Wprawdzie przed wojną znajdował się tam bardzo duży garnizon, jak na tak małe miasto, bo stacjonowało tam dowództwo 26. Dywizji Piechoty, 18. Pułk Piechoty, 26. Pułk Artylerii Lekkiej i 26. Dywizjon Artylerii Ciężkiej, czyli bardzo dużo wojska jak na takie małe miasteczko, bardzo prowincjonalne, ale położone powiedzmy, że w strategicznym miejscu, bo przy magistrali kolejowej prowadzącej do Warszawy, więc ten punkt, dworzec kolejowy i bocznice kolejowe, tak, był w pewnym stopniu broniony, tam były prowizoryczne, że tak powiem, punkty obrony przeciwlotniczej, bo nie było baterii obrony przeciwlotniczej, ale ustawiono karabiny maszynowe przeciwlotnicze na specjalnie do tego celu przygotowanej wieży ciśnień, z której zdjęto charakterystyczny szpiczasty dach i ona miała wtedy taką płaską platformę. Nie, miasto nie miało być bronione. Koszary właściwie były opustoszałe, ponieważ wojsko wyszło walczyć. Ośrodki zapasowe, które tam powstały, zostały przeniesione. Żołnierze, ochotnicy, którzy się zgłosili, byli przenoszeni stopniowo na wschód, więc wojska tam raczej dużo nie było. Jaki był los mieszkańców na początku okupacji? Jeszcze same walki przyniosły miastu duże zniszczenia, ponieważ miasto położone było na trasie z Łodzi do Warszawy, wycofujący się żołnierze Armii Łódź w kierunku Warszawy, a także innych jednostek pogubionych w czasie walk. Właśnie tutaj w rejonie Skierniewic próbowali przedostać się w stronę Warszawy przez Lasy Bolimowskie, schronić się w tych lasach przed bombardowaniami niemieckich samolotów, które opanowały niebo i siały postrach nie tylko wśród żołnierzy, ale i ludności cywilnej, która także w popłochu wycofywała się w dużej ilości na wschód. Samo miasto nie tylko, że było bombardowane, ale również ostrzeliwane przez artylerię niemiecką. Taka apokaliptyczna noc z 9 na 10 września, kiedy część miasta jeszcze w głównej mierze drewniana, została spalona właśnie w wyniku tych bombardowań. Wtedy właśnie największe masy żołnierzy przechodziły przez miasto, oświetlane jedynie właśnie łunami pożarów. To ta apokalipsa najbardziej chyba utkwiła w pamięci mieszkańcom. No jeszcze można tu dodać nalot z 3 września, kiedy to w okolicach dzisiejszego kościoła świętego Jakuba doszło do poważnych zniszczeń ulicy prowadzącej do rynku, także kościół ucierpiał mocno, ale już szybko jeszcze w 1939 roku ludność starała się te zniszczenia naprawić, na ile mogła oczywiście. Pierwsze dni okupacji, no okupant chciał zaznaczyć swoją obecność i zastraszyć mieszkańców. Parku, właśnie niedaleko tego kościoła świętego Jakuba, zebrano mieszkańców, generalnie mężczyzn, i dla przykładu rozstrzelano dwie przypadkowe osoby. W ten sposób chciano osiągnąć pożądany efekt psychologiczny, czyli posłuszeństwo po prostu nowym władzom. A jak zachowywała się mniejszość niemiecka w Łódzkiem we wrześniu 1939 roku? No tutaj to zależy oczywiście od miejsca. No, w samej Łodzi 10% Niemców mieszkało. Mieszkańców Łodzi to 10% Niemców. Z jednej strony dużo, z drugiej strony jednak zdecydowana mniejszość. Poza tym ta ludność była dosyć dobrze jakby rozpoznana przez miejscowe organa bezpieczeństwa, także wojskowego, jak i cywilnego. Więc tutaj większych wystąpień antypolskich nie było.
Większy problem był w takich miastach położonych dookoła Łodzi, jak Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, gdzie ta ludność stanowiła ponad 1/3 stanu mieszkańców. Na przykład w takim Tomaszowie Mazowieckim, w którym też było bardzo dużo Niemców, i ta mniejszość niemiecka była bardzo pod wpływem nazistowskiej ideologii, można tak powiedzieć, bardzo zaangażowała się w działalność tak zwanej piątej kolumny, co doświadczyły zresztą polskie oddziały, ponieważ tam w nocy z 6 na 7 września wycofujące się oddziały polskie przez miasto zostały zaatakowane nie tylko przez jednostki regularnego wojska niemieckiego, ale także właśnie przez ludzi uzbrojonych z piątej kolumny. A co stało się 4 września 1939 roku w Sulejowie? To jest taka podobna historia jak znany wszystkim Wieluń, tak? Czyli miasto, które nie ma żadnego znaczenia strategicznego, nie jest obiektem militarnym, zostaje zniszczone podczas bombardowań lotniczych i cierpią tylko i wyłącznie cywile. Miasto zostaje poważnie zniszczone i zginęło, ile dobrze pamiętam, około 700 osób. Jak byś scharakteryzował Gazetę Łódzką? Pierwsza próba na gruncie właśnie niemieckiej propagandy, popularnych później gadzinówek, czyli wydawnictwa w języku polskim, całkowicie prezentującym optykę okupanta. To wydawnictwo nie ukazywało się zbyt długo, bo jedynie 1,5 miesiąca od końcówki września do początku listopada, kiedy to Łódź została już na stałe jakby wcielona do Rzeszy, do późniejszego kraju Warty. Początkowo zakładano, że będzie nawet stolicą generalnego gubernatorstwa. Zresztą Hans Frank przebywał krótko, 2 razy w Łodzi. Wybrał sobie już nawet siedzibę w Grand Hotelu. Ta gazeta miała trafić do ludności polskiej, no bo była wydawana w języku polskim, więc miała ich przekonać do nowej władzy. Na początku, w pierwszym okresie, głównie akcentowano w tej gazecie to, że II Rzeczpospolita poniosła całkowitą klęskę, że już się to państwo nie odrodzi. Chciano w ten sposób uzmysłowić ludności, że dalszy opór nie ma sensu, że III Rzesza już będzie tu wiecznie. Później ta optyka tej gazety zmieniała się na prezentowanie takiej opinii, że ten podbój polski został zaakceptowany przez społeczność międzynarodową. Prezentowano także oczywiście wielki sukces niemiecki, czyli układ ze Związkiem Sowieckim i podział Polski. To były chyba 3 najważniejsze tematy, jakie przewijały się przez tą gazetę. Polecamy Państwu zatem publikację dotyczącą Łodzi w 1939 roku. Zapraszamy też do zakładki e-booki na stronie głównej IPN, do lektury książki profesora Włodzimierza Sulei, Mundur na nim szary, Rzecz o Józefie Piłsudskim 1867-1935. A gościem dzisiejszego odcinka był dr Artur Kupriani z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Łodzi, współautor wstępu i opracowania publikacji Szlakiem Legionistów między Sterem a Piawą, kolekcja fotografii profesora Stefana Macki z lat 1915-1920, oraz współredaktor książki Rok 1939 w Łodzi i w województwie łódzkim Losy ludności cywilnej. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Było bardzo miło. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPN.